Biznes Cafe Podcast, odcinek 32. Leń to jest taka osoba, która chce mieć zrobione, ale myśli jak najmniejszym jakby kosztem, żeby to osiągnąć, że jak najmniejszym wysiłkiem, żeby to zrobić. Najlepiej, żeby nacisnąć guzik i żeby się zrobiło. A inteligencja to jest ten drugi element, to znaczy wiadomo, że rzeczywistość taka nie jest. Nie jest tak, że naciśniemy guzik i nagle nam, prawda, wszystko się dzieje, więc trzeba pewne działanie wykonać. Tylko znowu, mając tego lenia na pokładzie, myślimy, jak to zrobić najefektywniej, najoszczędniej, najbardziej wydajnie. Jest takie fajne stwierdzenie jeszcze, które mówi, że jeżeli chcesz coś mieć zrobione bardzo dobrze, za pierwszym razem i efektywnie, to zatrudnij leniwą osobę. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Leń i inteligent. Obaj potrzebni w firmie? Pewnie brzmi to niedorzecznie. Bo inteligent to jeszcze bym się pewnie zgodził, ale leń to przecież maszynka do palenia pieniędzy, nieprawda? Dzisiejszy gość Biznes Cafe udowadnia, że nie. Marcin Maj biznesem zajmował się jeszcze w Polsce, zanim przyjechał do Anglii. W swoim rodzinnym mieście, w Zgierzu, otworzył sklep z odzieżą w stylu hip-hop, gdzie oprócz sprzedaży wspólnie z kolegami realizowali się muzycznie. Kiedy pożyczone na rozwój tej firmy pieniądze się skończyły, Marcin wyjechał do pracy w Anglii, aby spłacić kredyty. Od tamtej pory związał się z Wyspami Brytyjskimi na dobre. I to tutaj właśnie przeżył wiele ciekawych momentów, które wzbogaciły go o nowe doświadczenia. To tutaj też odnalazł tak naprawdę siebie i lepiej rozpoznał swoją życiową misję. A tą misją, jak mówi Marcin, jest pomoc menadżerom z zasobami ludzkimi w zakresie umiejętności skutecznej komunikacji, sprawnym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji biznesowych. Na jego blogu znaleźć można szereg darmowych narzędzi, które pomagają w doskonaleniu tychże umiejętności. A w dzisiejszym odcinku rozmawiam z Marcinem m.in. o tym, dlaczego te umiejętności są tak bardzo ważne oraz jak przekładają się one na osiągnięte przez firmę wyniki. Marcin udowadnia też, że w firmowym zespole jest miejsce nie tylko dla pracusiów, ale także dla leniuszków. Marcin jest dla mnie bardzo interesującą osobą, głównie ze względu na jego sposób postrzegania rzeczywistości, który jest bardzo bliski mnie. Stąd nasza rozmowa zmieniała kierunek co najmniej kilka razy. Mam jednak nadzieję, że zdołasz się w tym wszystkim połapać i ten odcinek będzie dla Ciebie równie wartościowy jak inne odcinki tego podcastu. Ja mam masę rzeczy, które chcę ci, masę pytań, które mi się cisną na usta, które chcę ci zadać o to, co o to, co robisz, dlaczego się tym zajmujesz, co dokładnie to oznacza. Mówię, że prześledziłem jedną z tych publikacji, którą masz dostępną za darmo zupełnie na twojej stronie. Patrzę, wow, takie ciekawe tematy poruszasz, które dotyczą w zasadzie, no mnie szczególnie, na przykład zobaczyłem takie pewne grafiki typu postawa ciała, typu ćwiczenie, pewne rzeczy, które pozwalają mi w tym, żeby poczuć się lepiej do komunikacji, żeby odzyskać jakby pewność siebie, tak i tak dalej. No, jakby nie odzyskać, tylko w ogóle ćwiczyć, praktykować tą pewność siebie na co dzień. Tak. To są rzeczy, które wydaje mi się potrzebne są jednak każdemu. I każdy musi być samoświadomy tego, że to są procesy, które zachodzą, emocjonalne, które w pewnym sposób trzeba rozładowywać i umieć sobie z nimi radzić. Natomiast czy mam rację, czy faktycznie tak dobrze patrzę i oceniam tą wartość, którą ty chcesz dać, to się za chwilę okaże. Natomiast od czego chciałbym zacząć? Od czego chciałbym zacząć? Bo już usłyszałem parę rzeczy, chciałbym skomentować, tak, ale dobra. Oczywiście, a to nie, ale zaczniemy w ogóle od Marcina Maja, bo tak masz nazwisko, Marcin Maj. Powiedz Marcin, zacznijmy od tego w ogóle, jak to się stało, że przyjechałeś na Wyspy Brytyjskie, bo rozumiem, że jednak urodzony jesteś w Polsce. Jestem tak, urodzony w Polsce. Na Wyspy Brytyjskie przyjechałem w 2005 roku i to stało się, gdy w Polsce otworzyłem swoją pierwszą działalność. W wieku 23 lat, zwalniając się z firmy, gdzie pracowałem jako magazynier, taki doradca też od sprzedaży dla regionalnych przedstawicieli. To była firma produkująca ubrania dla dzieci. I zorientowałem się, że po prostu nie zapłacą mi tyle, ile ja czułem, że jestem wart.
Więc otworzyłem swoją działalność gospodarczą, to był sklep z odzieżą, ponieważ wtedy byłem w hip-hopie głęboko, nagrywaliśmy po prostu, produkowaliśmy muzykę, rapowaliśmy, więc otworzyliśmy sklep z odzieżą hip-hopową, to był taki skate shop, w którym przez przebieranie zrobiliśmy też taką budkę do nagrywania, więc było dwa w jednym. Pasja i przy okazji mieliśmy nadzieję, że zrobimy biznes i jak gdyby, ponieważ mało zarabiałem i nie miałem szansy, nie miałem swoich własnych środków, więc pieniądze z banku musiałem pożyczyć trzy razy, to znaczy z trzech różnych instytucji pożyczyłem po 5 000 zł z każdej i w tym momencie miałem budżet 15 000 zł, miałem wspólnika z drugim takim samym budżetem, wynajęliśmy lokal, urządziliśmy, oczywiście zatowarowaliśmy go, no i ja po paru miesiącach wyjechałem do Anglii, żeby te kredyty szybciej spłacić. No i wróciłem po pół roku z pieniędzmi, część tych kredytów spłaciłem, dołożyłem kolejne 5 000 do firmy i po roku działalności tą firmę zamknęliśmy. Okazało się, że szereg błędów, które popełniliśmy, były po prostu krytyczne, bez żadnego przygotowania, bez żadnej wiedzy odnośnie prowadzenia działalności, bez żadnego market research, nic z tych rzeczy żeśmy nie zrobili. No i nas parę tych czynników po prostu wykończyło. No i posiedziałem w Polsce bodajże wtedy jeszcze 8 miesięcy i stwierdziłem, że jednak wracam do Anglii, bo tu łatwiej jest jak gdyby zarobić pieniądze, z którymi znowu mógłbym wystartować z jakimś nowym projektem, bo już wtedy wiedziałem, że po prostu praca na etacie jest nie dla mnie. A ja chcę zapytać o ten sklep hip-hopowy i o te nagrania jeszcze i tak dalej, bo rozumiem, że dalej rapujesz czasami jeszcze? Wiesz, powiem tak wprost, uprawiam freestyle jadąc autem na przykład, kiedy włączam sobie jakiś skoczny tune, no wtedy nie mogę się powstrzymać, jasne, że tak. Czasami rapuję, czasami słucham starych kawałków, słucham jakichś old schooli, trochę mi się też gusta muzyczne zmieniało przez ten czas, ponieważ produkując muzykę, najpierw na Fruity Loopsie, później na MPC, ja po prostu przebrnąłem przez wiele gatunków muzycznych, przez tony jazzu, jakieś country, po prostu nawet muzykę popularną, czy funk, no także dużo, dużo muzyki prześledziłem i no, wiążą się z tym fajne przeżycia, do tej pory zresztą lubię muzykę, zresztą moja Izabela, mam to szczęście, że jest wokalistką, więc czasami zdarzają jej się występy, ja uwielbiam też muzykę na żywo, na koncerty też sporo jeździłem, więc tak, zdarza mi się, jak najbardziej, tak. Ekstra. Przypomnę tylko, że Iza, właśnie twoja Iza, tak wspomniałeś, była u nas już gościem podcastu w jednym z pierwszych odcinków, zaraz sprawdzę, chyba 4. albo 5. odcinek, zaraz to szybko przewinę. I z Izą rozmawialiśmy wtedy na temat tego, jak publicznie występować. Tak, bo Iza też jest aktorką z zawodu, więc ona trochę wie. To był odcinek 7. 7 odcinek polecam, jeżeli chcecie wrócić do Izy. Prezentacja z klasą, jak dobrze przygotować i ciekawie poprowadzić prezentację wtedy. No i właśnie tutaj skupialiśmy się na ten temat, jak wypaść dobrze, żeby pokazać siebie i nie stresować się właśnie mówiąc do większej grupy ludzi na jakiś temat. I też czuję, że teraz jesteś w podobnym temacie też razem, nie tylko muzycznie, bo tak mówisz, ona śpiewa, jest wokalistką, ty też rapujesz i tak dalej, to, ale też tutaj pomagasz ludziom rozwiązywać te problemy emocjonalne, które mogą mieć, które blokują ich choćby nawet przed sprzedażą, czy zarządzaniem innymi ludźmi i tak dalej. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Znowu. Mm-hmm. Widzisz, ja tak dotykam tamtego, ale tu nie, tutaj. Ja chcę usłyszeć jeszcze na razie, powiedziałeś, że popełniliście sporo błędów, a może nawet inaczej, że nie zrobiliście pewnych rzeczy wtedy w Polsce, kiedy mieliście ten sklep. Tak. Co to takiego było? Co tak naprawdę skrzaniliście? Wiesz co, pierwszą rzecz najważniejszą, wydaje mi się, to jest lokalizacja. Ponieważ ja jestem z małego miasteczka, które się nazywa Zgierz, jest zaraz obok Łodzi. Łódź, no jest, z tego co wiem, ma teraz około 700 czy 800 tysięcy mieszkańców, a Zgierz ma 10 razy mniej. I ponieważ my zawsze ubieraliśmy się w Łodzi, no bo takich ciuchów w Zgierzu nie było, stąd też pomysł się narodził, żeby taki sklep zrobić w Zgierzu, ponieważ tego nie było, ale jednak Łódź jest za blisko. I my pamiętam, urządzaliśmy sobie wycieczki, to znaczy pakowaliśmy się w tramwaj, pół godziny się jechało tym tramwajem do Łodzi, na Pietrynę, chodziło się po sklepach, wiesz, tam gdzieś jakieś piwko w międzyczasie. To była taka wycieczka, więc była taka otoczka też wokół tego. I
I po prostu w Łodzi też był większy wybór. No my nie byliśmy w stanie w takim małym miasteczku dla jednak takiej niszowej branży, niszowej klienteli, można powiedzieć, sprowadzić takiego wyboru, jaki byłby w Łodzi. Więc bardziej by się opłacało jednak te pół godziny ruszyć 4 litery i wybrać tak naprawdę to, co się chce, no bo te ciuchy też nie były tanie. Tam było po parę stów na przykład za bluzę czy za spodnie. No to dla takich nastolatków no to jest sporo kasy po prostu. Wtedy przynajmniej było, no bo to było 2003 rok, więc już ładnych kilkanaście lat temu. Więc to był ten główny błąd. I pierwszy miesiąc wbrew pozorom mieliśmy udany, ponieważ zwróciły nam się koszta jak gdyby działalności i nawet zarobiliśmy parę tysięcy złotych, ale później już było tylko gorzej. A może też dlatego, że pierwszy miesiąc był grudzień, więc jednak ludzie mieli pieniądze, to były też święta, robili zakupy, a później też było tak tylko w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. No i już nic nie pomogło po prostu. No. Nawet też jak robiliśmy zakupy, bo robiliśmy zakupy w Łodzi, w Masie, w Warszawie, Malita była taka firma jeszcze bardzo fajna, no to w Masie nam powiedzieli zgierz, no to tak trochę blisko Łodzi, małe miasto blisko Łodzi. Więc były takie sygnały wcześniej, ale jak gdyby ta chęć zrobienia czegoś i też ta pasja hip-hopem nas po prostu oślepiła. Mhm. Tak mogę wprost powiedzieć z perspektywy czasu. Mhm. Czyli jakby zrobiliście coś, co dla was było fajne, bo mieliście lokalnie u siebie taki sklepik, gdzie mogliście siedzieć wśród tych ciuchów, w które się ubieraliście. Dodatkowo wspomniałeś wcześniej, że mieliście tam też jakieś takie miejsce do nagrywania hip-hopu, jakąś taką budkę, tak? Zamiast przebierali, tak? Tak. Więc... taką kabinę z przebieralnią, tak. Tak, i tam nagrywaliście hip-hop w tym jeszcze. Mhm. Więc to było takie bardziej hobby dla was i przy okazji był dokładnie ten sklep. Dokładnie, tak. No ale niestety Pięknie to ująłeś, to było zrobione dla nas po prostu. Dokładnie czyli, tak. Czyli na pewno domyślam się, że masz jednak miłe wspomnienia, chociaż to jakby nie pewnie wypaliło. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak, bo jednak pamiętam słowa mojej mamy, która powiedziała, co ty robisz, synu, zostań na etacie, zobaczysz, że to może się po prostu nie udać, więc jednak były takie głosy, żeby tego nie robić. A ja pamiętam, przepraszam, ona to jeszcze powiedziała chyba po wszystkim, jak my już sklep zamknęliśmy, prawda, powiedziała, że no widzisz, mówiłam ci, żeby zostać na etacie. Ostrzegałam cię. Ja mówię, mamo, cokolwiek się nie stało, cokolwiek się nie stanie, ja będę przedsiębiorcą, ja po prostu będę prowadził swoją własną działalność. Chociażby do końca życia będę próbował, ale w końcu to zrobię. I pamiętam, że był taki moment, w którym podjąłem taką jednak decyzję, że mimo tego, że jest to pewien rodzaj porażki, to ja już znalazłem swoją drogę i wiedziałem, że ja chcę być jakby niezależny, robić coś swojego po prostu, więc było to cenne doświadczenie i na nic bym tego nie zamienił. To jest taka jedna z tych rzeczy, której, no nie wiem, mi przynajmniej brakowało, nie wiem jak tobie, będąc w Polsce nastolatkiem, żeby ktoś mi powiedział, że słuchaj, za pierwszym razem niekoniecznie ci wyjdzie i za drugim też nie, tak. I za trzecim też nie. Ale to taka jest droga, po prostu musisz popełnić te błędy. Tak, natomiast tak, to, co ja słyszałem, to właśnie tak jak mówisz od mamy, że mówiłem ci, żebyś tego nie robił, bo będzie źle. Wszystko, co zrobisz, to będzie źle. Zostaw to, rób to, co ja ci każę, tak? Tak. A ta droga, którą ja widziałem u rodziców, u innych, jakby to nie było to, co ja chciałem robić, tak? Chciałem coś innego. Dokładnie. I domyślam się, że ty też szukałeś czegoś dla siebie. Czy wiedziałeś już wtedy, czego tak naprawdę chcesz? Nie, broń Boże. Broń Boże, nie. Ja myślę, że po prostu to było, bo hip-hop jest formą wyrazu, ekspresji samego siebie. I myślę, że każdy ma takie coś, że po prostu szuka siebie. I my znajdujemy siebie na przykład poprzez rzeczy albo czynności. I hip-hop był taką właśnie czynnością, przez którą siebie odnajdywałem. A jakby z czasem okazało się, że jednak taka działalność gospodarcza, bycie przedsiębiorcą, dawanie wartości ludziom poprzez to, co robię, jest jednak tym, co chcę robić. I to właśnie jest to w tym, czym teraz siebie odnajduję, tak? Ale też ostatnio jak gdyby zacząłem dużo medytować i czyli bardziej patrzeć na świat zamkniętymi oczami i stwierdzam, że nie jest tak naprawdę nic potrzebne do tego, żeby siebie odnaleźć. Więc tak w drugą stronę mi teraz jak idzie z tym tematem. Okej, czekaj, zatrzymajmy się tu na moment, bo wydaje mi się, że nie każdy może to jakby dobrze zrozumieć, albo w ogóle zrozumieć. Zacząłeś medytować, patrzeć na świat z zamkniętymi oczyma. To już jest ciekawe i dzięki temu mówisz, że odkryłeś to, co chcesz robić, tak? Możesz to wyjaśnić, jak to działa? Siebie bardziej, tak.
Bo tak jak powiedziałem, my szukamy siebie, odnajdujemy siebie na przykład w przedmiotach, utożsamiamy się z przedmiotami. Na przykład Grzegorz Putyma, ty jako osoba jesteś utożsamiany z podcastem. I wiesz, że podcast to jest takie twoje dzieło. I załóżmy, że ja bym powiedział, że ten podcast, tak załóżmy, tak? Wiesz co, ten podcast jest do niczego, przestań go nagrywać, Grzegorz. Zwiń manatki, w ogóle zacznij robić coś innego. To mogłoby takie się pojawić jakiś taki rodzaj dyskomfortu w tobie. Być może nawet teraz się pojawił, gdy powiedziałem te słowo. Takie wiesz, to tak, trochę jakbym ciebie dotknął osobiście. Poczułem tutaj cel, tak? Oczywiście wiedziałem, że to jest teoria, ale pomimo tego te zdanie tak wywołuje... No gdybym uważał tak faktycznie, to bym nie nagrywał z tobą tego podcastu po prostu, więc wiesz, ja sam powiedziałem ci, że masz głos wręcz radiowy, więc idealnie, że nagrywasz podcast i świetnie. Nawet bajki dla dzieci też bym chętnie usłyszał, przyznam szczerze. Okej. Ale tak wracając do sedna, to właśnie my odnajdujemy się poprzez nasze jak gdyby twory, czyli taki na przykład podcast, czy mój blog. Też jak usłyszę jakiś komentarz niekoniecznie pozytywny, to mam takie wahania, wiesz, nie jest to zbyt przyjemne, prawda? Więc utożsamiamy się z tym, co robimy, utożsamiamy też się z tym, co posiadamy. Czyli na przykład z naszym samochodem, z naszym domem. Jak ktoś nam zarysuje auto, no to czujemy, jakby ktoś nas zarysował. Albo jak, nie wiem, wybuchnie nam pożar, albo trzeba zrobić jakiś remont w domu, no to też się robi tak mniej przyjemnie, prawda? Więc czujemy tak, odbieramy to bardzo osobiście. Ja zauważyłem, medytując, że nie potrzebujemy tego wszystkiego, żeby odnaleźć siebie. Że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które robimy i które zdobywamy, poszerzając swoje terytorium, są takim dodatkiem, akcesoriem do tego, czym jesteśmy, kim jesteśmy, do naszej istoty. A broń Boże, nie są nami. Więc daje mi to taką właśnie wolność, taką niezależność od przedmiotów, taką pewną nietykalność, można powiedzieć. Że cokolwiek na przykład nie powiesz, nie zrobisz, cokolwiek się nie stanie z tym, co posiadam, włączając to na przykład stan mojego konta, ja jestem od tego niezależny, jestem od tego odpięty. I też na przykład medytuję w taki sposób, że daję sobie jakiś temat do medytacji. Rozmyślam na temat śmierci chociażby, czy na temat życia oczywiście, no bo też jest druga strona tego medalu, tak? Więc idę sobie do parku, gdzie mam taką ławkę z wygrawerowanym imieniem John D. Smart, który żył 36 lat i jest napisane Remember Love, Laughter and Friendship, czyli miłość, śmiech i przyjaźń. I piękne wartości. Tak się zastanawiam na tej ławce siedząc z zamkniętymi oczami, bo on już, jak gdyby, ja mam 38 lat, więc dwa lata żył krócej ode mnie, więc teoretycznie mogłoby mnie też już nie być. Więc gdybym ja teraz umarł, to jakie trzy wartości i ewentualnie kto by taką ławkę postawił? Co by było? Jakie moje życie by wartości odzwierciedliło, takie realne, nie takie, jakie ja bym sobie wymarzył, żeby były, tylko realnie, faktycznie, jakie by to były wartości? I to myślę, że zaczęło trochę zmieniać mnie też jako człowieka, jako podejście do tego, kim jestem i podejście też do innych ludzi tak naprawdę odnośnie szacunku czy też miłości, takich wartości właśnie głębszych, bym powiedział. Ale bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe ćwiczenie, które każdy z nas może sobie zrobić, czyli kto postawi mi ławkę i co na niej napisze? Czy choćby nawet na nagrobku, tak? Co mi napisze na nagrobku? Właśnie. Powiedział to kiedyś tak jeszcze wtrącę szybko. Tak. Alan Watts w jednym ze swoich wykładów powiedział, że są dwie rzeczy w życiu, nad którymi naprawdę powinniśmy się zastanowić. I pierwsza to jest taka, że umrzemy, że po prostu nas nie będzie, a druga to taka, że jesteśmy kompletnymi egoistami. Czyli wszystko, co robimy, to robimy bezwzględnie dla siebie. Także ja to wziąłem sobie to do serca i tą jedną rzecz rozmyślam już na ten temat jakieś, nie wiem, dobre pół roku. Też nie spieszę się, przyznam szczerze. Nie potrzebuję mieć wniosków jak gdyby, ani wszystkich odpowiedzi już, teraz, zaraz, naraz. Daję sobie ten czas, takie przyzwolenie, że po prostu... To jest proces i może chwilę potrwać. Mm-hmm. Fajnie, czyli opisałeś nam, w jaki sposób ty, tak jak mówisz, patrzysz na świat z zamkniętymi oczyma, jak medytujesz, mm-hmm. jak dochodzisz do tych rzeczy, które są dla ciebie ważne, odkrywania siebie. Tak. I myślę, że zadam ci to pytanie, czy zawsze czułeś i robiłeś to, czy w pewnym momencie wpadłeś, nie wpadłeś, tylko czy w pewnym momencie zacząłeś to robić z jakiegoś powodu, bo jednak patrząc na większość ludzi wokół nas,
ludzie mówią, nie mają czasu na jakieś zastanawianie się nad życiem, nie mają czasu na to, żeby w ogóle siedzieć i medytować o śmierci, o życiu. Oni tu mają, wiesz, dzieci wykarmić, muszą kredyt spłacić, dom wyremontować, tak jak mówisz, masę tych rzeczy mają. Kto ma czas na zastanawianie się nad jakimś tam życiem bądź śmiercią, jak jeszcze jest w Netflixie serial do oglądnięcia, nie? Tak, i to teraz na szybko wrócę jeszcze do tego, że powiedziałeś, że to są ważne rzeczy, ważne tematy. Ja myślę, że to są podstawowe tematy, tak naprawdę. Od nich powinniśmy zacząć, zanim zaczniemy myśleć o czymkolwiek innym. Ponieważ angażując się właśnie w te wszystkie rzeczy dookoła, angażujemy się w akcesoria, pomijając istotę życia. I myślę, że tak naprawdę życie nas omija. Natomiast na ten temat można by się dużo rozwodzić, ale wracając do twojego pytania. Wiesz co, ja trenowałem karate, jak byłem nastolatkiem, przez kilka lat i na tym karate w przerwach medytowaliśmy, żeby złapać oddech pomiędzy ćwiczeniami. I w ciągu 3 lat treningu udało mi się raz tak totalnie opróżnić umysł z wszelkich myśli. To był pierwszy raz w życiu, kiedy mi się zdarzyło, że miałem przerwę, totalną przerwę. Jak siedziałem w tej pozycji zen, nagle tak aż podskoczyłem, bo nie spodziewałem się, że może takie coś nastąpić. I to był taki pierwszy moment, kiedy jak gdyby poprzez doświadczenie zdałem sobie sprawę z tego, że jestem czymś poza jeszcze myślami, że poza procesem myślowym istnieje po prostu. Ja jako istota, która jest świadoma, może tak to mogę nazwać. I to mnie tak do tej pory jak gdyby gdzieś tam we mnie żyło i przez te wszystkie lata się utrzymywało. I później trafiłem na taką książkę jak Potęga Podświadomości. Pewnie może ją znasz, może wielu ludzi, którzy to obejrzy, też ją zna. Więc ona też mi otworzyła takie wrota na temat tego, czym jest podświadomość, jakie ma wpływ na nasze życie. A później znowu trafiłem na Eckharta Tolle i to była książka Nowa Ziemia i Potęga Teraźniejszości, też bardzo polecam. I tutaj proces jak gdyby zaczął się już na dobre i dla mnie jak gdyby to odnalezienie siebie jako takiej istoty stało się priorytetem, czyli tym głównym celem, celem nadrzędnym, ponad wszystkie inne. I bodajże jeszcze kolejna rzecz, która się stała, to jakieś pół roku temu, wracając z centrum Londynu do domu w pociągu, takim słonecznym popołudniem, kiedy słońce wpadało sobie do przedziału przez okno, nagle też zdałem sobie sprawę, że nie mam myśli w głowie. Czyli znowu stał się ten sam proces, który miałem kilkanaście lat temu, z tym, że tak siedzę i mówię, kurczę, ale to zbyt długo, to nadal trwa. I wyobraź sobie, że miałem tak przez 2 dni, przez 48 godzin nie miałem żadnych myśli w głowie. O ile nie potrzebowałem oczywiście o czymś pomyśleć, no bo kiedy coś miałem z kimś jakąś rozmowę albo coś potrzebowałem załatwić, to jak najbardziej proces myślowy uruchamiałem, ale tak to w międzyczasie totalna pustka. I przez te 2 dni nie doświadczyłem ani chwili niepokoju, ani chwili zmartwienia, ani chwili zwątpienia, ani chwili jakiegoś gniewu, czy po prostu, nie wiem, zastanowienia się nad czymś. Po prostu byłem. I dało mi to taką swobodę, taką wolność, że potem stwierdziłem de facto, że to jest jedyny kierunek, w jakim ja mogę podążać, jeżeli mówimy o takim rozwoju osobowym, jedyny prawidłowy, dobry kierunek dla mnie, bo jeżeli ja takie 2 dni mogę przenosić na dłuższe okresy mojego życia, kiedy mam pełną swobodę, że mogę rozmawiać z kim chcę, być gdzie chcę, robić co chcę, nie mam żadnych ciśnień od strony swojej własnej osobowości, to wtedy nie będzie dla mnie jak gdyby ograniczeń związanych z tym, co mogę osiągnąć. Właśnie w tej skali przedmiotów, w tej skali mojego terytorium, tego zewnętrznego terytorium, tak? Więc to, no to stało się po prostu moim głównym celem. Wow, powiem ci, że... Nagadałem się trochę. Nie, tylko wiesz, to co powiedziałeś, to ten stan, który opisujesz. Myślę, że to jest niesamowite miejsce. To jest... ciężko sobie prawdopodobnie w większości słuchaczy wyobrazić, jak można nie myśleć o niczym i jak to w ogóle... jak to się czuje, taki stan. Domyślam się, że to jest coś, co można opisać jako bycie obecnym tu i teraz w tej chwili. Tak. I to nie o to chodzi, że w ogóle nie ma myśli, tylko chodzi o to, że nie ma myśli typu, a co tam się wczoraj działo, a co ona mi powiedziała, a co jutro mam zrobić, a co z pracą, a co z pieniędzmi na koncie, a co... I te wszystkie myśli, które przelatują nam przez głowę, jakby tego nie ma, nie ma tego hałasu. Nie ma. I jest tylko i wyłącznie na przykład... O, piękne promienie słońca, tak? Wpadają przez okno. Tak. Totalna jasność umysłu. Wiem, co mam robić. Wiem, gdzie mam zrobić, wiem, z kim mam zrobić, wiem, jak to mam zrobić. Totalna jasność umysłu.
Nie ma jakichś tam właśnie wątpliwości typu, czy aby na pewno, czy to robię właściwie, czy to jest dobre. Nie ma w ogóle to, nie ma takich pytań w ogóle. Także mogę robić wszystko i gdzie chcę i jak chcę. Oczywiście w ramach takich przyzwoitości i ekologii takiej społecznej, można powiedzieć, tak? Bez robienia komuś krzywdy, bo wtedy naprawdę czułem, że mogę zrobić coś dobrego. I mało tego, powiem ci, Grzegorz, że działy się ciekawe rzeczy, to znaczy ludzie wręcz się do mnie przytulali. Mhm. Nie w ten sposób, że przychodzili na ulicę i mnie tam dawali mi misie i tak dalej, tylko na przykład jak rozmawiałem z koleżanką, to potrafiłem tak się o mnie oprzeć, położyć głowę na ramieniu i mówię, wow, nie wiem dlaczego, po prostu. I to było takie swobodne, naturalne, nie było w tym żadnych, wiesz, ciśnień czy... Mówię, niesamowite po prostu. I wiedziałem, że budząc się trzeciego dnia, już miałem świadomość, że ten stan minął, prawda? I od razu chciałem do niego wrócić. No i stąd ta właśnie ta moja ścieżka medytacji, bo medytacja jest takim przygotowaniem do tego procesu, bo on jak się stanie, to tak się stanie nagle znikąd i może trwać różny okres czasu, prawda? Ale właśnie przygotowując się do niego, codziennie medytując, wiem, że przygotowuję ten grunt właśnie pod to, więc z cierpliwością może konsekwentnie... Czekasz na następne. Tak, dokładnie. Doświadczenie. Dokładnie. Tak. Piękne to jest, czyli jeszcze raz dotknę tego stanu, bo jakby też udało mi się, byłem tym szczęśliwcem, że udało mi się w życiu to przeżyć przez nawet dłuższy okres czasu, czyli obcowanie z innymi ludźmi robi się wtedy taki naprawdę, ta druga osoba staje się dla mnie bardzo ważna, jest ważna i jestem w stanie przeżywać to wszystko na bieżąco, nie zastanawiając się nad innymi rzeczami, nie analizując, oceniając w ogóle innego człowieka i tej sytuacji, tylko dając wolność i to powoduje właśnie, że ludzie jakby czują naturalnie, że są bezpieczni przy tobie i chcą być przy tobie, chcą być tobą de facto. To bardzo przyciąga, to jest ten magnetyzm, który działa. Jeżeli my byśmy, gdyby było więcej ludzi właśnie na Ziemi, coraz więcej, którzy by tak kojąco działali na resztę, to mi się wydaje, że jest przyszłość w tym, żeby zmienić ten świat i uwolnić od tych wszystkich zmartwień i niepotrzebnego bólu, takiego nawet nie fizycznego, tylko właśnie psychicznego bólu, takiego psychologicznego bólu. Tak, psychologicznego, dokładnie. Bardzo fajnie to ująłeś, bo to jeszcze jakby my żyjemy w takim czasie horyzontalnym, co mówiłeś wcześniej. Jest to czas psychologiczny, czyli przeszłość, przyszłość i my zawsze jesteśmy rozerwani pomiędzy jednym albo drugim. Pamiętam takie fajne stwierdzenie, ktoś to fajnie ujął, że my cierpimy nasze dwa największe dary, czyli pamięć i wyobraźnię, ponieważ wiemy, co się wydarzyło, możemy się rozwijać, możemy rosnąć, możemy jak gdyby powiększać swoją wiedzę, tak, i swoje umiejętności. A mając wyobraźnię, możemy pewne rzeczy przewidzieć, co się wydarzy, nawet możemy, prawda, prowadzić samochód, też jest ważna wyobraźnia, nawet wtedy. Ale nie wiem, pisząc bloga, czy robiąc podcast, czy rozwijając przedsiębiorstwo, możemy sobie pewne rzeczy wyobrażać i przewidzieć, więc to są nasze dary. Ale de facto też jak gdyby kiedy martwimy się o to, co się wydarzy, albo przejmujemy się tym, co się wydarzyło, to te dary obracają się przeciwko nam. I cała sztuka właśnie polega na tym, żeby ukierunkować swoje myślenie w taki sposób, żeby działało jednak na naszą korzyść. Konstruktywnie. I też wspomniałeś wcześniej taką jedną rzecz, że mogłeś robić wszystko, ale w granicach jakby społecznej akceptacji, żeby nikomu nic złego nie zrobić. Nie akceptacji, nie akceptacji, tylko takiej przyzwolenia. Ekologii, to ekologii, znaczy bez krzywdy. Tak. Tak, jakby po prostu w okresie tego, przepraszam, w obszarze tego jakby no 10 przekazy mi to nazwał po prostu, nie? Że to są pewne zasady przyjęte. I teraz co ja chciałem powiedzieć? To, że w tym stanie, o którym ty opisujesz, nie wiem, jakie było to twoje doświadczenie, ale ty nie czujesz w ogóle potrzeby robienia krzywdy. W ogóle takie rzeczy w ogóle nie przychodzą, tego rodzaju rzeczy, nie, prawda? Nie, w ogóle. Jest w tylko ogóle, dobro i miłość, prawda? Dokładnie tak. To jest jak trochę jak gdyby staje się drugim człowiekiem. Aha. Przez parę chwil, jak rozmawiamy z tą drugą osobą, to staje się dosłownie tą osobą. Tylko w ten sposób, że nawet jak są jakieś zmartwienia, czy problemy po drugiej stronie, to one u mnie nie zostają. Tylko bardziej odbijają się jako takie mniej znaczące. One bo zwykle jakby... problemy... Mhm. Czy one są tak jakby... Jakie to jest słowo szukam?
nie przetrawione, tylko przetworzone. Jakby one potrzebują być przetworzone gdzieś u kogoś. Ktoś potrzebuje je przetworzyć gdzieś i jakby znajduje w tobie ten kanał, gdzie one po prostu zostają przetworzone i uproszczone jakby. Tak, uproszczone. Ja bym powiedział, że zmieniają swój ciężar, swoją wagę. Tak. Raczej zyskują lekkość, prawda? Aha. Bo my zwykle za bardzo się przejmujemy. Nadajemy zbytnią ważność trywialnym aspektom naszego życia, po prostu. Dobrze, kurczę, ale weszliśmy w ten temat. Super, bo to są fantastyczne przeżycia. To są fajne rzeczy, które pewnie większość z nas chce doświadczać, bo po co się męczyć w swoich własnych emocjach, po co się jakoś obwiniać siebie, czy kogoś, czy być nielubianą osobą. Chcielibyśmy być osobami, które wszyscy lubią, z którymi wszyscy chcą być i chcielibyśmy być osobami pomocnymi dla innych i dla siebie samych, więc dążymy właśnie do tego, prawda? I do tej wolności, o której wspomniałeś, byciem teraz, tutaj, cieszenie się z tego, co mam. Ale do tego znowu wrócimy za chwilę, bo to jest połączone z tym, co teraz robisz, tak się domyślam. Wróćmy do twojej historii troszeczkę, bo zacząłeś mówić troszeczkę o tej przeprowadzce później z Polski do Wielkiej Brytanii, już ty tak na dobre, jak tam ten biznes zamknęliście. I powiedz, co tam na początku w tej Wielkiej Brytanii robiłeś? Gdzie się znalazłeś? Jak wyglądała twoja droga do miejsca, w którym jesteś teraz? Wiesz co, rozwoziłem opony, rozwoziłem pizzę. To była taka moja pierwsza praca, w której bodajże byłem jakieś, nie wiem, 3 miesiące, pół roku. Później znalazłem pracę w Tesco, czyli robiłem to samo, rozwożąc jedzenie, ale za troszeczkę lepszą stawkę. Później, odłożąc troszeczkę kapitału, zacząłem kupować samochody, ponieważ z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym, to zacząłem samochody kupować, Mercedesy też, bo to jest też moja pasja, Mercedesy, jestem fanem Merców i zacząłem je eksportować do Polski. Gdzie były te Mercedesy rozbierane na części? No i tak samo stwierdziłem, że w Anglii też można na tym zarobić, więc zacząłem te Mercedesy rozkładać też w Anglii. No i z czasem tak żeśmy się z kolegą spartnerowali, że otworzyliśmy taki mały garaż, kupiliśmy rampę, zatrudniliśmy mechanika, kupiliśmy też lawetę, więc ta działalność zaczęła po prostu rosnąć i przynosić coraz większy dochód. Więc później uwolniłem się z tego, można powiedzieć, etatu i zacząłem robić to na pełny etat. W międzyczasie zacząłem też zajmować się network marketingiem i to trwało bodajże też jakiś rok czy półtora, dokładnie nie pamiętam, gdzie już zacząłem naprawdę dobrze uczyć się sprzedaży, a raczej bym powiedział, nauczyłem się tego, czego nie należy robić w sprzedaży, w network marketingu, więc też była bardzo to ciekawa lekcja. No i w 2013 nastąpiło takie tąpnięcie, ponieważ byłem zupełnie rozerwany pomiędzy jednym przedsiębiorstwem, a drugim przedsiębiorstwem. Nie spędzałem czasu w domu z moją dziewczyną, więc rozpadł mi się związek, rozpadł mi się garaż, bo miałem wspólnika, więc z nim też mi się wszystko rozeszło. No i w tym czasie też, dosłownie w tym samym czasie, na przestrzeni miesiąca, też jak gdyby rozpadła się nasza grupa network marketingu. Więc stanąłem znowu w takim, można powiedzieć, zakręcie, gdzie de facto były dwie opcje. Albo się rozbiję i się nie podniosę, albo się z tego zakrętu zwinę i pójdę dalej. No i przyznam szczerze, że to był ciężki dla mnie okres. Piłem chyba przez miesiąc, tak mówiąc zupełnie bez ogródek. Gdzieś mi tyle to zajęło, żeby jakoś to z siebie przez, nie wiem, wymaglować, przepłukać, nie wiem dokładnie jak to nazwać. No i po tym miesiącu stwierdziłem, że kurde, no nie mogę się budzić na kanapie z butelką na stole, po prostu chyba mi już wystarczy. No i jakoś zacząłem powoli to swoje życie ogarniać. A co było dalej, nie pamiętam. Chyba wróciłem do jakiejś znowu normalnej pracy i zrobiłem kurs trenerski, bo jakoś tak się trafiło, że kiedy już odzyskałem taką wiarę znowu w siebie i to, że mogę jednak coś zrobić, przypomniałem sobie, że jestem gdzieś tam głęboko tym przedsiębiorcą, pojawiła się okazja zrobienia kursu trenerskiego z Instytutem NAO, który prowadził dr Tarciński. I ponieważ jedno szkolenie mieliśmy ze sprzedaży z doktorem Tarcińskim, jak byłem w network marketingu, to on robił takie drugie szkolenie, to była analiza na podstawie wypowiedzi. To było jednodniowe szkolenie, bardzo mocne, bardzo fajne. To znaczy, że to jest metoda, którą dr Tarciński opisał i opracował. Na podstawie twojej wypowiedzi, na przykład, ja jestem w stanie powiedzieć, jakie są twoje marzenia, pragnienia, jakie są twoje niezrealizowane potencjały,
co cię boli, co ci dolega, to nawet możesz sobie z tego nawet nie zdawać sprawy, ponieważ zwykle te wszystkie procesy są nieuświadomione. Więc bardzo mocna technika. I potem jak gdyby doktor Tarczyński zainspirował mnie trochę do szperania w psychologii. Zacząłem czytać Junga, no i to bardzo, bardzo zmieniło, że tak powiem, moje podejście do życia, do ludzi, zwłaszcza sam koncept cienia, który w sobie nosimy, który sobie mamy, to nasza ciemna strona, która dopóki na którą nie rzucimy światła, to będzie właśnie w ten nieświadomy sposób kierowała naszym życiem. No i tak po tych kilku latach zostałem trenerem, zrobiłem kilka szkoleń komercyjnych, no i parę miesięcy temu zakończyłem współpracę z Instytutem NAO, no i teraz jestem już niezależnym konsultantem. Okej. Okay. I tam jest taki jeden moment, który mnie interesuje, bo tak przeleciałeś po tym pobieżnie moim zdaniem, chociaż cieszę się, że byłeś na tyle szczery, żeby powiedzieć jak było. Czyli wiesz, tu się wysypało jedno, drugie, trzecie, jakby ten związek jeden, partnership też się wysypał i ten MLM, to wszystko naraz cię po prostu przygniotło. I jakby w tym momencie nie czułeś się na siłach i jakby... wybrałeś. Tak, kompletnie upadłem, można powiedzieć. Tak? Ja po prostu upadłem, tak. Zresztą nie jestem kompletnie szczery, bo tam było bardzo wiele rzeczy i zdarzeń niecenzuralnych. Takich myślę, że na inną okazję po prostu. Okej. Nie chodzi o to, żebyś o wszystkim nam powiedział, bo pewne rzeczy są twoje prywatne i niekoniecznie chciałbyś o nich powiedzieć, a być może też nie dałyby tutaj konkretnie dobrego obrazu takiego, bo chodzi nam o to, żeby pomagać. Więc chcemy się skoncentrować na tym, jak można w takim trudnym stanie odnaleźć z powrotem drogę way out, znowu zobaczyć światło. I właśnie tutaj powiedziałeś, że no jak już się tam ogarnąłem tego, to poszedłem sobie na trening do instytutu, do doktora Tarczyńskiego. I to wszystko już później super fajnie wygląda, bo to jest bardzo interesujące, ale ten moment mnie interesuje, wiesz, miałeś jakieś, ktoś ci pomógł, wyciągnął rękę do ciebie, czy po prostu sam powstałeś? Jeżeli tak, to jaka była motywacja? Dobre pytanie. Tak jeszcze tylko nawiążę, że jak gdyby ja nie mam oporów z mówieniem o sobie, że mogłoby to coś źle wyglądać, bo myślę, że znowu jakby nie przejmuję się zbytnio przeszłością, bo przeszłość ma swoje miejsce i tam trzeba ją zostawić. Natomiast można sobie wybaczyć przede wszystkim pewne błędy, ale pamiętać o nich, żeby ich nie powtarzać. Tylko że znowu ja jak gdyby musiałbym przywołać pewnych ludzi i wolałbym tego po prostu nie robić. Mhm. Bo jak gdyby nie byłem w tej sytuacji sam. Ale też wracając do pytania, nie pamiętam, żeby ktoś mi pomógł właśnie. Myślę, że nie. Myślę, że byłem sam wtedy tak naprawdę, bo nie sądzę, żeby to by trwało przez miesiąc czasu, gdybym kogoś miał. I przyznam, znowu mam taką trudność z wracaniem do tych wydarzeń, ponieważ to było jednak ładnych parę lat temu. Ja tylko pamiętam właśnie takie jednak te urywki, takie ważne momenty, które zaważyły o tym, co zrobię dalej, co będzie tym następnym krokiem. I myślę, że był ten moment, w którym się obudziłem i stwierdziłem, że po prostu wystarczy, że ta droga donikąd nie mnie zaprowadzi. Że mogę powtarzać tą pętlę przez najbliższe parę tygodni, miesięcy, no ale co dalej, tak? Wiesz, gdzie ja z tym zostanę? I był taki moment, że okej, zaczynałem od zera i myślę, że mogę zrobić to po raz kolejny. I tak po prostu zrobiłem, z takim podejściem. Okej. Czyli miałeś w sobie jeszcze na tyle tej motywacji i siły, jakby do końca ona nie zgasła, pomimo tego, że po prostu to odreagowywałeś, to poczułeś, że okej, dobra, to mi wystarczy, widzę, że się staczam, okej, zaczynam działać. I to był ten moment. I faktycznie tak zauważam, że masz problem z przypomnieniem sobie, bo za każdym razem, kiedy mówisz o tym okresie, to mówisz, wydaje mi się, chyba tak było, albo nie pamiętam dokładnie. Tak, trochę jak Komorowski jestem przed komisją, prawda? Zasłaniam się niepamięcią. Znaczy, wiesz co, mam trudność właśnie z takim odtwarzaniem zdarzeń, ponieważ staram się nie przywiązywać do nich wagi. Nie chcę, żeby one jakoś żyły we mnie i tworzyły mnie w tym momencie, no bo tak, po co? Tak. Dobrze, fajnie. No to znalazłeś tą siłę. Powiedziałeś, że w sumie doktora to już wcześniej znałeś z tego szkolenia w MLM, więc jakby poczułeś, że to jest to. Skąd wiedziałeś, że chcesz tutaj iść w tym kierunku? Co zaważyło, że idziesz tu, a nie otwierasz kolejny na nie przykład? Wiedziałem. Aha. Nie wiedziałem. To jakby wykluło się w trakcie, wiesz, bo to był kurs trenerski, który trwał 8 miesięcy i ja poszedłem z głodu wiedzy, ponieważ jedno szkolenie i to te książki, które przeczytałem w międzyczasie,
sprawiły, że ja rozstałem się, wyszedłem ze związku, który był szkodliwy. Dla mnie i dla drugiej strony. To był naprawdę miłość i nienawiść, można powiedzieć, tak? Po jednej i po drugiej stronie. Wtedy jeszcze bym tak to określił. Ale teraz już wiem, że to było takie po prostu uzależnienie emocjonalne, które było destruktywne dla nas obojga. Ja po przeczytaniu tych książek doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu dalej tego ciągnąć, pomimo tego, że chciałem. Ale podjąłem taką świadomą decyzję i faktycznie to była dobra decyzja. Ale czekaj, chciałeś, bo? Bo stwierdziłem, że to się nie zmieni, że trudno będzie jednak wyjść z tej nienawiści, żeby było więcej miłości. Ale nie, poczekaj, bo powiedziałeś, że wiedziałeś po przeczytaniu tych książek, że trzeba to przerwać, zakończyć, pomimo tego, że chciałeś. Tak, bo czułem się odpowiedzialny, wiesz, odpowiedzialność. To był ten moment, kiedy rozleciał mi się garaż, grupa MLM-owa się rozpadła, mój związek się rozpadł właśnie przez to, że ja byłem wszędzie, a nie byłem zainteresowany swoją partnerką i poczułem się za to odpowiedzialny po prostu. Ja to chciałem ratować. Mówię, kurde, no schrzaniłem, no to spróbuję ten bałagan ogarnąć. Ale jednak tak stwierdziłem po jakimś czasie, że nie dam rady tego zrobić po prostu. Bo nie tylko jak gdyby ode mnie to zależało, ale też od drugiej strony. Mhm. Okay? I to było jak gdyby z drugiej strony to musiałby być proces. Nie wiem, ile by to miało potrwać i nie wiem, czy by przyniosło w ogóle oczekiwany skutek. Mhm. Nie czułem się na siłach wtedy jeszcze, żeby w to brnąć. Więc jak gdyby uwolniłem siebie też i drugą stronę od tego związku. No i po paru bodajże tygodniach poszedłem na ten kurs i wtedy zaczęły się zmiany już dziać, tak powiem, błyskawicznie, no, jedna po drugiej. Czyli ja tak to odczytuję, że ponieważ ty miałeś właśnie w życiu taką sytuację, taką ciężką, że ten zakręt przyszedł i jakby widać było, że z każdej strony ciśnienie, to zacząłeś szukać rozwiązań, odpowiedzi, co się właściwie dzieje z moim życiem, o co właściwie chodzi, dlaczego mi nie idzie. I czytałeś książki i znajdowałeś te odpowiedzi i w ten sposób też znalazłeś ten kurs, o którym mówisz, który jakby miał ci pomóc w dalszym rozwinięciu tego rozwoju, tak? Tak, zdecydowanie. Ojej. Tak, w dalszym rozwoju. Mi pomógł mi bardzo, ponieważ dostałem to, co chciałem, czyli dostałem więcej wiedzy po każdym jak gdyby szkoleniu, po każdym spotkaniu. Uzupełniałem ją oczywiście na bieżąco książkami, bo też jakby szperam dużo, robię research swój własny, na swoją własną rękę, dochodzę do swoich własnych wniosków. I jakby w międzyczasie poczułem, że mogę to faktycznie robić, że mogę być konsultantem, mogę być doradcą, że mam wystarczająco doświadczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż, o komunikację, o zarządzanie, bo jednak prowadziłem swoje własne przedsiębiorstwa, budowałem je od podstaw. O, zapomniałem też wspomnieć o jednym, też importowałem wino z Węgier do Wielkiej Brytanii. Też w zasadzie od podstaw przygotowaliśmy cały proces, cały też proces sprzedaży był przygotowany, więc uznałem, że te doświadczenia mogą być cenne dla innych, zwłaszcza, że popełniłem dużo błędów, przed którymi mogę też innych ustrzec, a do tego mając narzędzia komunikacyjne, narzędzia budowania systemów sprzedaży, czy systemów zarządzania, czy standardów zarządzania, mogę być skuteczny jako doradca, jako konsultant. I już od paru lat w tej roli się spełniam i no, że tak powiem, nawet ten kubek, który dostałem od dziewczyn z Free Mind of Child, jest moim ulubionym kubkiem, tak, z tego świadectwem, bo jednak jest to miły prezent, miły drobiazg w podziękowaniu za współpracę. Aha, akurat która zresztą nadal trwa, więc jeszcze współpracujemy. Więc. Wspomniałeś o kubku z Free Mind of Child, a to jest akurat kolejna nasza znajoma. Ania, właśnie szukam w którym odcinku. Ania Piaseczna. Wychowanie dzieci do sukcesu. To od niej dostałeś ten kubek. Dokładnie. Odcinek 15 Biznes Cafe, jeżeli chcecie o Ani posłuchać jej historii, ale też bardzo ciekawych konceptów, jak pomagać dzieciom, ale też dorosłym, no, żeby osiągać sukces. I tutaj też widzisz, akurat zahaczamy o fajne tematy, to wszystko się ze sobą łączy, bo o sukcesie też chcę z tobą porozmawiać, bo kiedy mówisz o tym, że a wiesz, importowałem sobie wino z Węgier do Wielkiej Brytanii, a rozbierałem RCD-y, wysyłałem części, eksportowałem, a otworzyłem sobie sklep z ciuchami i w ogóle hip-hopem i tak dalej. Te wszystkie rzeczy pokazują, że ty naprawdę zawsze jakby czułeś tą przedsiębiorczą żyłkę i jakby naturalnie przychodzi ci otwieranie kolejnych nowych przedsięwzięć, tak? Dokładnie, tak. Tylko mając już 38 lat,
Przyznam szczerze, że chciałbym się już ustabilizować bardziej w tym sensie, jakoś nie umiejscowić, tylko już skupić się na jednej rzeczy. I dlatego jak gdyby postawiłem na rozwój, na konsultacje, ponieważ jakby mając taką wiedzę, mogę się zrealizować w zasadzie w każdej branży, nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Ponieważ jeżeli raz nauczysz się dobrze sprzedawać, to wtedy możesz sprzedawać już wszystko. I możesz też dobrze, możesz skutecznie zarządzać ludźmi. Zresztą napisałem taki artykuł na moim blogu ostatnio, to jest Matrioszka interpersonalnych umiejętności, gdzie mówię o tym, jak matrioszka jako lalka wielowymiarowa, która wkładamy te mniejsze lalki do większej, możemy je przełożyć na komunikację. To znaczy ta najmniejsza będzie sprzedażą, którą włożymy w negocjacje. Później negocjacje wkładamy w zarządzanie, a zarządzanie wkładamy w leadership. I teraz nie możesz być dobrym przywódcą, jeżeli nie potrafisz zarządzać. Jeżeli nie potrafisz negocjować, to będziesz kiepskim menadżerem. Jeżeli nie potrafisz sprzedawać, to będziesz kiepskim negocjatorem. I taki właśnie artykuł napisałem. Mając takie umiejętności, możesz się fajnie zrealizować w każdej branży i w każdej dziedzinie i w każdym praktycznie przedsiębiorstwie. Więc one są też moim zdaniem podstawowe i niezwykle przydatne, a później dochodzi już reszta. Podoba mi się, że to, co powiedziałeś o tym artykule, o tej matrioszce i w jaki sposób opisujesz te kolejne rzeczy, których jakby trzeba się nauczyć, żeby być faktycznie tym liderem, dobrym sprzedawcą, negocjatorem, menadżerem, to opisujesz to w taki sposób bardzo obrazowy, coś, co każdy z nas zna, jakby widział, nie? I to nie jest tak, że tam lista, bullets, tak, tylko popatrz, to jest w środku. później jest to. I jakby to bardzo szybko możemy załapać, ten koncept. I zapamiętać. Tak. I już wiemy, od czego zacząć? Od tego, co jest w środku. Dokładnie, od sprzedaży. Tak? Ale znowu pięknie widzisz, to jest twoja umiejętność słuchania, bo pięknie zauważyłeś, że jest to takie wizualne, że łatwo można ten obraz sobie przywołać. I ja jak myślałem o tym, to najpierw zrobiłem właśnie listę, bullet points. Później mówię, lista to trochę za prosta, to piramida, tak? Zrobię taką piramidę, budowlę i klocki stoją jedne na drugim. Ale znowu myślę sobie, piramida już była i to nie jedna. Więc co by tu innego wymyśleć? No i wpadła mi do głowy ta matrioszka. No i myślę, że jest to ciekawy koncept, na tyle odrębny, że będzie można go łatwo po prostu skojarzyć z tym właśnie pomysłem. Zresztą artykuł na blogu już jest. Teraz jeszcze dogrywam do niego wideo, uzupełniam, ale też w przyszłym tygodniu opublikuję quiz, gdzie będzie można sobie sprawdzić, udzielając odpowiedzi, na ile po prostu jesteśmy skuteczni, jeżeli chodzi o naszą komunikację. Kochani, o blogu też powiemy na końcu jeszcze, gdzie można to wszystko znaleźć, ale też na tym blogu, który, powiem, adres to jest Intelligent Lazy, więc może powiedz, skąd się to wzięło, dlaczego Intelligent Lazy, czyli Lazy to znaczy... Lenistwo. Więc lenistwo jakby coś negatywnego, inteligencja jakby coś pozytywnego, w pewnym sensie dwie różne rzeczy. O co chodzi? Dokładnie. Czekałem na ten moment, kiedy wreszcie będę mógł wytłumaczyć się z tego pomysłu. Znowu zainspirował mnie tutaj dr Tarczyński, który właśnie mówił o inteligentnym lenistwie, inteligentnym leniu, ponieważ leń to jest taka osoba, która chce mieć zrobione, ale myśli jak najmniejszym jakby kosztem, żeby to osiągnąć, że jak najmniejszym wysiłkiem, żeby to zrobić. Najlepiej, żeby nacisnąć guzik i żeby się zrobiło. A inteligencja to jest ten drugi element, to znaczy wiadomo, że rzeczywistość taka nie jest. Nie jest tak, że naciśniemy guzik i nagle nam, prawda, wszystko się dzieje, więc trzeba pewne działanie wykonać. Tylko znowu, mając tego lenia na pokładzie, myślimy, jak to zrobić najefektywniej, najoszczędniej, najbardziej wydajnie. Jest takie fajne stwierdzenie jeszcze, które mówi, że jeżeli chcesz coś mieć zrobione bardzo dobrze, za pierwszym razem i efektywnie, to zatrudnij leniwą osobę do tego. Ona znowu pomyśli, zajmie trochę czasu, żeby pomyśleć o tym, jak to zrobić, ale żeby się nie narobić. Ale taką leniwą, która jednak to zrobi, tak? No ja, oczywiście, no bo jednak leń chce. No wiesz, jest takie nawet przysłowie, znaczy z takiej piosenki, tak? Co robi leń? Leży na kanapie, nic nie robi, tylko się drapie. No to jeżeli chce się podrapać, no to musi tą rękę ruszyć. Samo się nie podrapie, więc jakiś ruch jednak jest niezbędny. A do tego jeszcze, jeżeli chodzi o zarządzanie, na którym zresztą się skupiam, jest taki koncept, ten koncept inteligentnego lenistwa jest opisany przez generała von Mansteina, bodajże z czasów jeszcze sprzed II wojny światowej,
który podzielił swój sztab oficerski na 4 kategorie. I to było inteligentny, leniwy i głupi i pracowity. Po jednej i po drugiej stronie, tak? I na przykład miałeś, był inteligentny i głupi, leniwy i pracowity. To było w tą stronę. I mogłeś być na przykład głupi i pracowity, głupi i leniwy, inteligentny, pracowity, inteligentny i leniwy. Takie 4 kategorie. I teraz może zacznę od tych głupich. Głupi i pracowity to jest taka osoba, która kiepsko myśli, nie za bardzo jej wychodzi, ale dużo robi. Czy taka osoba destruktywna, która po prostu więcej napsuje, więcej szkody wyrządzi niż pożytku. Lepiej, żeby się działa i nic nie robiła po prostu. Lepiej taką osobę zwolnić z pracy, mówiąc wprost. No bo jeżeli niszczy i psuje, no to przepraszam. Drugi typ to jest osoba właśnie głupia i leniwa, która niezbyt dobrze kombinuje, ale tak też nie za bardzo, nie za dużo robi, więc takim minimum spełnia. Czyli robi swoje, siedzi cicho, nie za bardzo kombinuje. Więc takie osoby możemy zostawić tam, gdzie są. Trzecia kategoria to jest inteligentny i pracowity. I tu są osoby, które dobrze kombinują i dużo robią. I to są osoby, które nadają się na stanowiska menedżerskie. Czyli po prostu jak dasz im projekt, no to one pach, 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 zadaniowo podejdą z głową, więc można im zaufać. A czwarta kategoria to jest właśnie inteligentny i leniwy. I to jest kategoria, na którą przydzielamy osoby nadające się na najwyższe stanowiska kierownicze. Czyli takie, które dużo widzą, ale znowu kombinują, żeby to było wydajne. Ale czy to oznacza też, że, no popatrz, jak powiedziałeś, inteligentny, leniwy, to tak, dużo kombinują, a powiedziałeś, żeby było wydajnie, czyli czy oni... W działaniu, żeby było w działaniu wydajnie. Tak, bo wyobrażam sobie, jestem kierownikiem na przykład, tak? Powiedziałeś, nadają się na stanowiska kierownicze, tak? Czyli są tam, mają pokierować czymś, no ale teraz jeżeli są leniwi, to oni będą tak myśleć, żeby jak ja mam ja najmniej zrobić... Jasne, tak? No oczywiście. Aha. No Grzegorz, proszę cię, przecież menadżer de facto powinien pracować w ciągu dnia 4 godziny. Taki jest złoty podział, jeżeli chodzi o pracę menadżera czasu. Aha. 4 godziny spędzamy na pracy, czyli w takim aktywnym działaniu. 2 godziny spędzamy na nadzorowaniu projektów, takim supervising, tak? I 2 godziny spędzamy na piciu kawy. Wiesz, jakby potrzebujesz mieć czas na strategiczne myślenie, przemyślenie sobie czegoś, to jest inteligencja do tego wymagana, żeby zbadać, co się może wydarzyć, jakie mamy środki, jakie mamy perspektywy, jakie mogą pojawić się zagrożenia. Jest wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, więc na to potrzebny jest czas. Później spotykasz się z ludźmi, pijesz kawę, rozmawiasz, rozwiązujesz, nie wiem, konflikty kadrowe, motywujesz ludzi, budujesz zespół i później oczywiście też musisz sprawdzać, jak prace postępują. Więc na to potrzebny jest czas. No i oczywiście musisz też pić kawę, żeby mieć czas na opróżnienie głowy, żeby po prostu lepiej funkcjonowała, gdy będzie ona potrzebna na myślenie strategiczne. Tak, czyli to picie kawy, przysłowiowe picie kawy, czyli nic nie robienie, de facto może być robieniem i to naprawdę bardzo ważnych rzeczy w firmie. Dokładnie, dokładnie. Ja znam taka historia, nie pamiętam, kto to napisał i z jakiej książki, ale historia, której szef CEO zatrudnił dyrektora i dali mu specjalne pomieszczenie do myślenia. On tam sobie siedział, palił fajkę praktycznie przez większość dnia i na ścianie był wielki napis myśl. Myśl strategicznie, po prostu myśl. I on tam sobie siedział cały dzień. Tam przechodził ten CEO i ludzie po prostu, menadżerowie niższego szczebla przechodzili i się patrzyli, no ale jak to, przy tam siedzi i pali fajkę, nawet nie wiemy, czy myśli, a my mu za to płacimy. On mówi, na tym to właśnie polega. Czasami tam cały dzień będzie siedział, ale jeżeli wyjdzie z jednym pomysłem, który będzie wart zrealizowania, to nam wystarczy. To jest dużo takich fajnych historii właśnie, które pokazują, żeby być tą osobą jakby leniwą, w sensie inteligentny, leniwy. To znaczy, kiedyś mój tato lubił taką historię opowiadać, że on też zresztą mechanikiem samochodowym do tej pory i ja też z wykształcenia jestem, więc jakby mam relację do siebie. wiesz, co to jest, o co chodzi w tym wszystkim. Znasz się na tłokach, można powiedzieć. Choćby nawet. Była taka historia właśnie, że przyjechał klient i z jakimś problemem w samochodzie, no i proszę pana, no coś tam stuka i wali, no i mechanik popatrzył, pooglądał, wyciągnął młotek i stuknął. Odłożył młotek, mówi, zrobione.
proszę się przejechać. No i klient przejechał się, no i wrócił z powrotem i mówi: no panie, kurczę, nie ma, wszystko normalnie, super, super, zniknęło, nie? No, i co to było? No co to było? No, no dobrze, no, no to ile płacę? 500 zł. 500 zł za stuknięcie młotkiem? A on mówi: no proszę pana, no trzeba wiedzieć, gdzie stuknąć i za to pan płaci, nie? Dokładnie, dokładnie tak. To jest taka praca właśnie, której nie widać, że jest zrobiona, ale jak już jest zrobiona, to dopiero są efekty. Tak, pięknie, czyli... pięknie to skwitowałeś, naprawdę. To jest historia, którą usłyszałem, ale to coś fajnego. Czyli można, właśnie jeżeli wiem, mamy tą wiedzę, w jaki sposób nie rozbierać całego samochodu w poszukiwaniu, gdzie to stuka, tylko na przykład podejdziemy w taki sposób, że będziemy szukać tej przyczyny troszeczkę mądrzej, czyli ja nie będę rozbierał całego samochodu, ja się po prostu przyglądnę, zobaczę, zastanowię się, a puknę tutaj, zobaczymy, nie? Bo mnie się wydaje, że to może być to. Czyli to jest bardziej... Czyli w tym momencie to lenistwo nie jest tą negatywną, pejoratywnym znaczeniu, cechą, tylko właśnie czymś, co powoduje, że myślimy inaczej, tak? Czyli można choćby nawet przewalać kupę piasku na taczki, czy do, nie wiem, z budownictwa, do betoniarki, czy do jakiegoś innego miejsca łopatką taką, no, plażową. Czyli można być tym głupcem. Trochę przesadziłeś, ale rozumiem. Dobrze, no choćby sztychówką taką, którą powinno się kopać ziemię, tak? A można sobie kupić porządną, szeroką szuflę i po prostu zrobić to 10 razy szybciej. Tak? Jasne. Ale lepiej zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby ta szufla w ogóle nie była potrzebna. Tak, czyli... Żeby ten piasek znalazł się najlepiej w tym miejscu, w którym powinien się znaleźć. Tak, w odpowiedniej ilości, odpowiedniej porze. Tak. Jest taki koncept w lean management, czyli w takim szczupłym zarządzaniu. Zapytaj 5 razy dlaczego. Czy na przykład, jeżeli przyjeżdża facet z stukającym silnikiem, no to pytasz się, dlaczego ten silnik stuka. I sprawdzasz, jeżeli to tłuczą tłoki, no to dlaczego, tak? Który to tłok stuka? A później sprawdzasz, która panewka i dlaczego ta akurat panewka stuka, tak? Czyli idziemy w głąb, zadając 5 razy pytanie, dlaczego coś się wydarzyło. Czyli najpierw myślenie jest, zanim zaczniemy działać w ogóle, najpierw powinno pójść myślenie. Ale później znowu, jak już pomyślimy o tym, co trzeba zrobić, to zostawiamy myślenie na boku i przechodzimy do działania. Mam wrażenie, że mechanicy samochodowi będą uwielbiać ten odcinek podcastu. No dzisiaj mam spotkanie z mechanikiem samochodowym właśnie po południu, więc... I słyszałem, że jest bałagan u niego straszny, więc tak myślę, co zrobić, żeby się nie przestraszył, jak mu powiem, co jest do zrobienia. Podejrzewam, że będzie po prostu rewolucja u niego. Pewnie zadasz mu 5 razy dlaczego, zanim... Tak, najpierw zaczniemy w ogóle od tego, dlaczego on to robi, co on chce z tym zrobić. Podejrzewam, że nie będzie wiedział, no po prostu... Tego też ludzie nie wiedzą. Właśnie, bo to jest właśnie taka rzecz, że nie wiemy, co jest, a już zabieramy za jakąś naprawę i robimy jeszcze więcej bałaganu. Czyli wracając choćby nawet do takiego silnika samochodowego, gdzieś stuka coś i tak jak mówisz, że o, tłok stuka, który? Dobra, to wymieńmy tłok. Tak? Dokładnie, bez myślenia. Pyk. Wymieniasz. Zamiast na przykład, chwileczkę, ale dlaczego on stuka? Gdzie jest właściwie przyczyna? Może się okazać, że tak naprawdę gdzieś olej nie dochodzi. Dokładnie, tak. I nie trzeba może tak jakiś naprawdę. Wyciek, tak. Więc przyczyn może być masę i ktoś, kto jest taki człowiek, co szybko podejmuje decyzje i, znaczy, szybkie podejmowanie decyzji nie jest złe, tylko za szybko, to znaczy... Zmieńmy coś, pójdźmy w koszty, zróbmy jakąś pracę w tym biznesie, zmieńmy, nie wiem, menadżera, zmieńmy kierownika, zmieńmy asortyment, bum. To nie są rzeczy, które należy podejmować na zasadzie takiej szybkiej. Trzeba sobie zadać po prostu w głąb pytanie, co się właściwie dzieje. Tak. Pamiętam taką historię, którą czytałem znowu w jednej z książek, ale niestety nie pamiętam w której. To było takie przedsiębiorstwo, które produkowało bodajże buty. Chyba buty to, albo paski, nie pamiętam dokładnie. I został zatrudniony zewnętrzny specjalista, który miał na celu zrestrukturyzować przedsiębiorstwo tak, żeby obniżyć koszty i podnieść wydajność. No i on spędził w tym przedsiębiorstwie dwa tygodnie czasu, chodząc, oglądając, rozmawiając z ludźmi. No i przedstawiając plan, położył prezesowi na biurku i mówi, no tego tutaj stróża musimy zwolnić, bo on tylko siedzi na samym środku sali i patrzy tylko, co inni robią, a tak naprawdę nie ma z niego żadnego podrytku. A to prezes, proszę pana, no ale nie mogę tego stróża zwolnić. Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ on tam siedzi już od 15 lat. I niech pan sobie wyobrazi, że 2 lata temu zauważył, że noże,
które tną tą skórę na mniejsze kawałki, gdyby je umieścić pod kątem, wtedy musielibyśmy je wymieniać co kilka miesięcy rzadziej. I dzięki niemu zaoszczędziliśmy $300,000, tak, w ciągu roku. Mhm. Więc nie mogę, nie jestem w stanie zwolnić człowieka, dzięki któremu zaoszczędziliśmy taką masę pieniędzy. Poza tym ja nie wiem, czy siedząc tam i obserwując to, jak inni pracują, on nie będzie w stanie znowu przyjść do mnie z równie wartościowym pomysłem. No i generalnie historia się skończyła tym, że no, konsultant, specjalista oczywiście przemyślał sobie dalej tą sprawę, no i firma po prostu wzbogaciła swój asortyment, czyli nie pozbywała się już ludzi i nie robiła się bardziej wydajna poprzez zwolnienia, tylko po prostu zwiększyła asortyment. Mhm. Czyli są jakby dwa sposoby też spojrzenia na problem. Można powiedzieć, okej, jest problem, no to szukajmy oszczędności, tnijmy, tak, wyrzucajmy, tak, co nam tutaj przeszkadza naokoło, ale możemy też popatrzeć, okej, te rzeczy tak bardzo nam nie przeszkadzają, wręcz czasami mogą pomóc, zostawmy je, skupmy się na tym, gdzie możemy być bardziej wydajni, tak? Jasne. Zawsze z dwóch stron. Zawsze trzeba podejść właśnie dwojako, z jednej i z drugiej strony. Wtedy możemy jakby dojść do najlepszych rozwiązań. Rozmawiamy. Bo zawsze można uszczuplić, ale można też wzbogacić, bo być może jest jakaś możliwość. Bo wiesz, no jednak uszczuplanie jest prostym procesem, tak? No, zależy. Trzeba wiedzieć jak i gdzie i których elementów się pozbyć, które elementy są kluczowe do tego, żeby jednak operacja mogła płynnie przebiegać, tak? No bo, znaczy porównuję to, wiesz, Marcin, do tego na przykład do kwestii decyzji typu okej, zwalniamy na przykład, albo wiesz, przestajemy płacić za jakiś serwis. Porównuję to do drugiego procesu typu wybór strategii. Co teraz zrobić, żeby było więcej? Tak. I zacząć działać, tak? Czyli tutaj jest zdecydowanie trudniej niż na zasadzie okej, to my odcinamy to, tego zwalniamy, tu zamykamy. To są proste rzeczy. Bo, dokładnie, bo tak jak mówisz, to myślenie strategiczne wymaga już pewnej wyobraźni, pewnej umiejętności przewidywania. Mhm. A tutaj jakby czuję, że zwalnianie, ukrócanie to jest bardziej ze strachu na zasadzie, no zaraz nam braknie, więc musimy to wszystko odciąć, odrzucić. I to jest jakby takie no, najprostsze, niekoniecznie dające najlepsze efekty. Też zależy jak gdyby, bo czasami może uratować przedsiębiorstwo. Jeżeli przedsiębiorstwo jest nierentowne, to jednak ukrócenie tych strat, które mogą być właśnie, nie wiem, w energii, czy w towarze, czy też nawet w zasobach ludzkich, może uratować całe przedsiębiorstwo. Więc jeżeli mam 500 osób, a zwalniam 50 i dzięki temu jestem w stanie uszczuplić przedsiębiorstwo tak, żeby 450 zatrzymało swoją posadę, swoją pracę i utrzymało swoją rodzinę, to myślę, że taki ruch jest wskazany. Tutaj jest naprawdę bardzo wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. I zawsze trzeba myśleć globalnie, a później właśnie wchodzić w te coraz mniejsze szczegóły. Widzisz, rozmawiamy już od jakiegoś czasu teraz na temat właśnie zarządzania firmą, podejmowania decyzji. To są fajne rzeczy, ale dalej jakby nie porozmawialiśmy na ten temat, co ty właściwie teraz robisz i jaką wartość ty oferujesz. I chciałbym zacząć może, patrząc nawet na twojego bloga, do którego zaraz też przejdę, bo tutaj są przeróżne rzeczy, jest i z 21 dni do klarowności, to jest przewodnik dla menadżerów, z tego co rozumiem. Jest też na twojej stronie duży tytuł o efektywnym komunikowaniu się, też dla menadżerów. Rozumiem, że jakby twoim rynkiem są menadżerowie, zaraz powiesz, czy to jest prawda, natomiast chciałbym zacząć od pytania, które mi się wydaje jest kluczowe. Co jest twoją misją, Marcin? Moją misją, wiesz, to jest bardzo dobre pytanie. Moją misją jest to, żeby po prostu ludzie osiągali swoje założone cele, ale przy mniejszym wysiłku, czyli bez cierpienia, bez stresu, bez takiego targania się, bo zdarza mi się, jak rozmawiam z ludźmi, to są, wiesz, pomarszczeni, tutaj czoło ściągnięte, ręce zaciśnięte, po prostu nie wiedzą, co mają zrobić. To jest naprawdę duża ilość cierpienia, która też przenosi się na... ma też wymiar społeczny, tak? Zawsze każde przedsiębiorstwo ma też taki wymiar społeczny, no przenosi się później naszą kulturę i ją kształtuje. Ja bym chciał właśnie, żeby ludzie częściej się uśmiechali, częściej się cieszyli, ale też oczywiście osiągali swoje cele, bo zauważ, że często jest tak, że sukces kojarzy się nam z wyrzeczeniami, że trzeba z czegoś zrezygnować, że musisz się poświęcić, że trzeba ciężko pracować, żeby ten sukces mieć, tak? A tak naprawdę ja uważam, że jest inna droga, że można osiągnąć swoje cele przy mniejszym wysiłku, bezstresowo i uśmiechając się po prostu. Być szczęśliwym już realizując siebie w trakcie, a nie czekając do samego końca, kiedy wreszcie ten cel
zrealizuje. Pięknie, pięknie to opisałeś właśnie, czyli chcesz tworzyć w życiu ludzi, którzy są przygnieceni tą ilością decyzji, obowiązków, takich odpowiedzialności, chcesz im dać po prostu tą wolność, żeby okej, ty chcesz coś osiągnąć, ale nie potrzebujesz całego tego bagażu stresu, tych trudnych doświadczeń, tego wszystkiego, co tobą targa, tak? Tak, bo my jak gdyby osiągamy swoje cele, to co sobie postanowimy, osiągamy. Prędzej czy później dopniemy do swojego celu. Jeżeli tylko będziemy konsekwentni, to do tego celu dojdziemy. Tylko cena, którą płacimy za osiąganie tego celu jest zbyt wysoka. Bo na przykład, jeżeli ci powiem, że możesz swój cel osiągnąć 2 lata prędzej, jednocześnie spędzając więcej czasu ze swoją rodziną, częściej jeżdżąc na wakacje, a do tego zbudować zespół, który w zasadzie będzie prowadził twoją firmę. Że ciebie praktycznie nie będzie musiało tam być. Takie możliwości. To jest piękne zdanie i tutaj już sprzedajesz pięknie. Pięknie sprzedajesz. Tak. Zauważyłeś, tak? Aha, no oczywiście tak, więc matroszka powoli zaczyna się budować, czyli mamy element sprzedaży i zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Powiedz mi, co to właściwie jest efektywna komunikacja, bo to jest jakby jedno wielkie, duże zdanie na twojej stronie. Efektywna komunikacja, że to jest taka umiejętność dla ludzi, którzy zarządzają innymi ludźmi. Jest masę książek na ten temat, ale jak w twoim rozumieniu i jaką wartość ty dajesz ludziom, co się w ich życiu zmienia? Ja generalnie upraszczam. Upraszczam ludziom życie, ponieważ my poprzez na przykład naleciałości z dzieciństwa, naleciałości kulturowe i też ograniczenie naszej osobowości utrudniamy sobie życie. I tak ja to po prostu upraszczam. A efektywna komunikacja polega na tym, żeby nie tylko mówić wyraźnie i docierać do ludzi, tylko chodzi o to, żeby ten nasz komunikat, ważne jest to, jak on będzie zrozumiany. Jakie będą konsekwencje tego komunikatu, niż to, co my powiemy i jak my to powiemy. Czyli na przykład, jeżeli ja rozmawiam z tobą, to po krótkiej rozmowie jestem w stanie wyciągnąć wnioski na temat twojej osobowości, na temat twoich preferencji komunikacyjnych. Jestem w stanie lepiej dostosować swój język, też ciała, czy nawet słowa, jakich używam, w taki sposób, żebyś ty mógł je zrozumieć, żeby ten komunikat wywołał u ciebie potrzebę działania, które jest pożądane przeze mnie, tak? Potrzebę pożądanego przeze mnie działania, może tak to powiem. Okej? Czyli w tym na przykład idzie sprzedaż, idzie motywowanie, idą też w tym negocjacje oczywiście jak najbardziej oraz przywództwo, czyli umiejętność zobaczenia celu, którego inni jeszcze nie widzą i przedstawienia tego celu w taki atrakcyjny sposób, żeby inni stwierdzili, to my też chcemy tam pójść. Na tym to polega. Czyli tworzenie takiej komunikacji, która tworzy cię dobrym liderem, która pomaga ci być dobrym liderem. Też tak. No i też jakby taki przepraszam. Bo też liderem, ale też menadżerem, negocjatorem, sprzedawcą, bo nie każdy musi być liderem, tak? Możesz być menadżerem, możesz się w tym świetnie sprawdzać, bo niektórzy lubią dostać projekt i mówią, wow, mogę coś zrealizować. Niektórzy lubią działać w pewnych ramach. Więc to też zależy od osobowości. Niektórzy lubią negocjować, lubią po prostu ten dreszczyk, kiedy idziesz zrobić deala, nie wiesz dokładnie, co się wydarzy, ale jesteś świetnie przygotowany, masz umiejętności, znasz dobrze drugą stronę i wiesz, czego się spodziewać. Tak samo w sprzedaży, jeżeli na przykład idziesz z produktem do klienta i znasz klienta, albo nawet go nie znasz, ale potrafisz się komunikować i już wiesz, że masz przewagę, daje to taką swobodę też w działaniu, swobodę wypowiadania się, taką lekkość. Czyli też jakby zdejmuje się ciężar po prostu z pleców. I widzisz, fajnie znowu sprzedajesz, bo pokazujesz korzyści płynące z tego, że podejmuję tą pracę i zaczynam pracować nad moją efektywną komunikacją. I teraz mówisz, co się dzieje. A teraz chciałbym zapytać cię troszeczkę, żebyś zdradził nam trochę technik, jeśli możesz. powiem ci o tej sprzedaży jeszcze, bo tak mówisz, że de facto ja już jakby nie potrzebuję myśleć o technikach, a nawet nie wiem, że ja coś sprzedaję, bo ty to zauważysz, ale dla mnie to jest taki swobodny, naturalny sposób wyrażania po prostu swoich myśli, jeżeli o czymś mówię.
Ale też kiedy to mówisz w tym momencie, kiedy wspominasz o tym, że ja to zauważam, a ty robisz to naturalnie, to jest coś, co mi wpada do głowy, że większość ludzi właśnie, a my też właśnie teraz, może myślimy o sprzedaży ciągle negatywnie, że no nie, 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 no w sumie ja to nie muszę o tym myśleć, nie, bo inni to o tym myślą i mają jakąś tam strukturę i im to idzie tak, ale... Dopóki myślimy i wierzymy, że sprzedaż jest czymś jakimś negatywnym bądź wpychaniem jakichś rzeczy i ktoś tego nie potrzebuje, no to możemy mieć takie wątpliwości, nie? Że czy ja to robię dobrze, czy nie i tak dalej. No, obniżamy swoją skuteczność od razu z miejsca. Dokładnie, dokładnie. Natomiast sprzedaż jest niczym innym jak właśnie uświadomieniem drugiemu człowiekowi, że może mieć problem z czymś, pokazanie mu drogi wyjścia z tego. On dopóki nie zobaczy tej drogi, nie będzie wierzył, że w ogóle to istnieje, prawda? Jakieś rozwiązanie. I po prostu pokazanie mu opcji, jakie są dla niego, nie? Troszkę odwrotnie bym powiedział. Sprzedaż zwykle zaczyna się od jak gdyby pokazania, namalowania obrazu takiego marzenia, które możesz zrealizować, a dopiero później mówisz właśnie, jaki problem rozwiąże dzięki temu marzeniu i w jaki sposób, tak? Bo najpierw jakby zaczyna się zawsze od celu. Czy na przykład mówię, Grzegorz, ten mikrofon, jeżeli z niego skorzystasz, to po prostu twój głos będzie mógł się rozciągnąć w pełnej swojej skali, w pełnym swoim spektrum. Także poruszyć wszelkie emocje, od gniewu, poprzez śmiech, poprzez miłość, tak, że słuchacze odejdą od twojego podcastu ze łzami w oczach i będą po prostu włączać replay 5 razy dziennie, żeby jeszcze raz móc to samo przeżyć. O, jak masz taki mikrofon, to kupuję. Ja tak mogę, wiesz, mogę tak ciągnąć, jak gdybym w nieskończoność. Ja rozumiem właśnie, no. Tak, ale właśnie chodzi o to, żebym ci namalował obraz i dopiero później ci mówię, ale słuchaj, dane techniczne tego mikrofonu to, tak, czyli na przykład zasięg od nie wiem, tam kilku do kilkudziesięciu tysięcy herców, tak? Bo tak chyba się mówi, tak się mówi o zakresie mikrofonowym. Niezbyt dokładnie pamiętam, bo też z tą muzyką to było już lata temu. Ale dopiero później mówię o danych technicznych, prawda? Więc jest pewna kolejność. Zawsze zaczynamy od tego marzenia, od tego pragnienia albo od tej tęsknoty, którą nasz klient bądź nasz rozmówca pragnie zrealizować. Tak. I to też właśnie widać, jak duże, ogromne firmy, korporacje światowe robią. Na przykład choćby nawet Apple, wprowadzając nowy telefon, nie zaczyna od tego, że ten telefon ma lepszą kamerę z takimi soczewkami, z taką baterią i tak dalej, tylko zaczynają pokazywać jakąś reklamę, gdzie ktoś robi komuś na przykład zdjęcie i tam jest jakąś emocja, jakieś szczęście, dlatego że zdjęcie jest o wiele lepsze i oni w ogóle bawią się tym. Dla nich to jest w ogóle fun i życie jest takie kolorowe. Tak. Odwołują się do stylu życia najpierw, czyli wzbogać swoje życie, zobacz, jakie może być fajne, a zrobić to dzięki oczywiście naszemu telefonowi, który ma A, B i C. Jak gdyby teraz właśnie rozmawiając o technikach, to można powiedzieć, że podałem w skrócie taki wzór, który można stosować, a jeszcze odwołując się do tego, do schematu, o którym mówiłeś, że jak ktoś nie ma takiej płynności, to najpierw jakby poruszy się w schemacie, to jest proces. Ja oczywiście też przez ten proces przechodziłem i najpierw, zanim musiałem przestać myśleć o tym, co powiedzieć, to musiałem się skupiać właśnie, co powiedzieć, w którym momencie i w jakiej kolejności. Czyli jest pewien okres takiego ćwiczenia, świadomego wykorzystywania, nabywania umiejętności, zanim ta umiejętność wejdzie nam w krew. Tak samo jest ze sprzedażą i po drodze jeszcze może się pojawić właśnie wiele jakichś wątpliwości czy zwątpień, czy ja dam radę, czy się do tego nadaje, które też musimy zaadresować. I mi się wydaje, że też troszeczkę może w tym pomóc przewodnik, który udostępniasz zupełnie za darmo na twojej stronie internetowej. Ja mówiąc szczerze, nie przeczytałem go w całości, bo tam jest sporo stron, a ściągnąłem go dosłownie kilka dni temu, ale przeglądałem go na szybko i zobaczyłem przewodnik, który nosi tytuł 21 dni do clarity, czyli do przejrzystości takiej, tak? Takiej jasności umysłu, tak. Tak, i tam piszesz w podtytule, że to jest dla menadżerów przewodnik, żeby uncluttered body and sharp mind. Co to właściwie znaczy, żeby oczyścić ciało, tak, i umysł, tak? Tak to rozumiem dobrze? Tak, dokładnie. Ponieważ my w ciele zbieramy różnego rodzaju napięcia. Poprzez całe nasze życie one się odkładają w naszych mięśniach. Pewnie wiesz, że mięśnie mają swoją pamięć, tak? Jeżeli na przykład ćwiczysz na siłowni, to rosną ci mięśnie. Przestajesz ćwiczyć, no to mięśnie zaczynają maleć z powrotem, tak?
ale jak wrócisz na siłownię, to one szybciej, z większą łatwością się odradzają, wracają do swojego zapamiętanego stanu. I tak samo jest na przykład z naszą twarzą. I to powiedział bodajże Abraham Lincoln, że każdy człowiek po 40 roku życia jest odpowiedzialny za wyraz swojej twarzy, ponieważ najczęściej powtarzane emocje utrwalają się w naszej twarzy. I w tym akurat przewodniku są trzy ćwiczenia, o ile dobrze pamiętam, bo już pisałem go ładnych parę miesięcy temu. I zdejmuje ćwiczenie, i zdejmuje bodajże ciśnienie z ramion, z takiej niższej części ciała jeszcze. I nie pamiętam jeszcze, która była tam trzecia. Bodajże coś o głowie jeszcze było. Ale chodzi o to, żeby jakby zrzucamy te ciśnienia, te napięcia i poruszamy się bardziej swobodnie, czyli zmienia się język naszego ciała. I też swoboda ruchu wpływa na sposób, w jaki myślimy. Bo to zawsze działa w dwie strony. To znaczy sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze ciało, ale też nasze ciało wpływa na sposób, w jaki myślimy. Rewelacja. No i właśnie zobaczyłem ten przewodnik, przejrzałem tam, zobaczyłem nie tylko tekst, tylko wiele takich diagramów pokazujących, w jaki sposób ćwiczyć to. I tam w większości to są właśnie ćwiczenia z mięśniami. I to takie bardzo proste. No, stań naprzeciwko ściany, oprzyj się i stój tam tak 20 sekund. Czy faktycznie to działa i jak to działa? Wiesz co, no, ja wyznaję taką zasadę, żeby ćwiczyć przy okazji, to znaczy nie zmuszać się, nie robić sobie jakichś planów i reżimów. Tylko jeżeli na przykład ściągniesz ten przewodnik, to wydrukuj sobie takie podsumowanie tygodnia, gdzie są trzy ćwiczenia, które trzeba robić tygodniowo. Powiedz sobie to w jednym miejscu i po prostu jak sobie przypomnisz, to je zrób. Jeżeli na przykład dziennie zrobisz to trzy razy albo nawet raz, tam gdzie ci się przypomni, to już wystarczy. Tylko ta zmiana oczywiście zajmie dłużej w czasie, żeby została wprowadzona w życie, ale będzie wprowadzona w mniej radykalny sposób, taki sposób bardziej beznaciskowy, swobodny i każdy będzie mógł dostosować jak gdyby system wprowadzania zmian do siebie. Na tym to polega. Jeszcze pochwalę się oczywiście na szybko, że rysunki w całości do tego e-booka robiła moja córka. Serio? Rewelacja. No. Rewelacja. To masz zdolną córkę. Bardzo artystycznie. No. Ile ma lat? 15. Polepszyła się od tego czasu. No. Takim znacznie. Mega. Polecam serdecznie ten przewodnik. Dostępny jest na twoim blogu. Adres intelligentlazy.com. Intelligent Lazy, bo po angielsku. Intelligent Lazy, tak powinienem powiedzieć. Intelligent Lazy. Pięknie. Beautiful. Teraz jest po angielsku. Dobrze, słuchaj. Kurczę, fajnie cię było tutaj dzisiaj mieć, poznać cię bardziej, posłuchać twojej historii, o tym, co robisz. Kilka takich rzeczy konkretnych. Dużo historii, mi się wydaje, i to jest to, co lubimy słuchać. Dobrze. Dziękuję. Teraz powiedz jeszcze na koniec, komu pomagasz i gdzie te osoby mogą ciebie znaleźć? Wiesz co, no znaleźć mnie można przez stronę internetową oczywiście, przez intelligentlazy.com. Jestem też na Facebooku, na Instagramie jestem mniej aktywny, na LinkedIn też jestem. W mediach społecznościowych jestem po prostu mniej aktywny, więc najbardziej polecam stronę. Robię też konsultacje przez internet, online, gdzie pierwszą konsultację robię za 3 funty, ona trwa 30 minut. Czyli jest to taki teaser, można powiedzieć taster, gdzie można sobie sprawdzić, czy ja w ogóle jestem osobą, która może ci pomóc, ja ci też w ogóle będę chciał z tobą współpracować, bo przyznam, że łatwiej mi się pracuje z osobami, które chcą naprawdę coś zmienić, a nie tylko wydaje im się, że powinny, no bo wszyscy się rozwijają, no to ja też powinnam. Jeżeli naprawdę jest potrzeba, to mi się łatwiej z takimi też osobami współpracuje. Więc tu można mnie znaleźć. Interesująca jest cena, o której powiedziałeś. 3 funty za 30 minut konsultacji. Tak. To jest pierwsze, bo później już godzina kosztuje 97 funtów. Mhm. Ale właśnie to mnie interesuje. Skąd ten pomysł, żeby tą pierwszą konsultację dawać w tak bardzo niskiej cenie, skoro rozumiem, że to jest też wartość? Wiesz, ona powinna być bezpłatnie de facto. Z tym, że ja biorę 3 funty na wszelki wypadek, bo zdarzało mi się, że ktoś tą konsultację umówił, a później nie przyszedł, tak, nie pojawił się albo zrezygnował i dla mnie to jest strata czasu, zajęcie jest komuś miejsca i zwykle ludzie, jeżeli coś dostają za darmo, to mniej to szanują. Więc jeżeli tak, jest taki nawet minimalny koszt 3 funtów, to już jest większe prawdopodobieństwo i moje też statystyki mówią, że więcej osób się po prostu na tej konsultacji pojawia. Rozumiem. No i też osoby się tam decydują, że się wpiszą w momencie, kiedy widzą, że te 3 funty, to nawet ja nie myślę o tym tak poważnie, to mi szkoda 3 funtów, tak? A jak... No to jest kawa de facto, aha, więc nie jest to specjalnym kosztem, można powiedzieć. Rozwiązuje to problem bardziej. Tak, to powiedzmy, że kupujesz mi kawę, a ja dzięki tej kawie
dowiesz się paru rzeczy o sobie i już na pierwszej tych półgodzinnych konsultacji na pewno dam ci parę wskazówek, dzięki którym po prostu już się zaczniesz, zobaczysz zmianę u siebie, gdzie, z miejsca. Gdzie można te konsultacje zamówić u ciebie? Online, przez internet. Bo robię konsultacje, robię konsultacje przez Skype, fajnie się to sprawdza. Widzę, że te coachingi w odstępie takim tygodniowym, dwutygodniowym, te interwały działają, ponieważ jest dużo informacji, przez godzinę, dwie jestem w stanie jakby przekazać część informacji, a później przez tydzień, dwa klient ma możliwość wprowadzenia te informacje w życie, zebrania też informacji zwrotnych i sprawdzenia, co działa, w jaki sposób działa, co nie działa, więc fajnie się to sprawdza. A jeszcze odpowiem na twoje pytanie, bo tam pytałeś, komu pomagam. Głównie pomagam małym przedsiębiorstwom, jedno, dwuosobowym, ale też średnim firmom i zdarzało mi też robić oczywiście szkolenia dla korporacji, gdzie szkoliłem zespoły kilkunastoosobowe, więc zakres jest szeroki. No a sprzedaż, komunikacja tak naprawdę jest jedna. Kochani, poznaliśmy dzisiaj Marcina Maja z Londynu, ale który jest chętny, rozumiem, pojechać do was i też pomóc wam w waszej firmie. Także polecam serdecznie też twojego bloga, polecam twoją stronę, polecam skorzystać z konsultacji, bo to nic, prawda, to jest tak faktycznie, kupno kawy i nawet nie trzeba się ruszać nigdzie. Ja myślę, że sporo osób zobaczyło tą wartość w konsultacjach z tobą. Ja chętnie sam zarezerwuję termin, żeby dowiedzieć się czegoś. Dostałem kubek od dziewczyn, no, z którymi jeszcze współpracuję, bo chcą przedłużyć naszą współpracę. No feedback dostaję pozytywny. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś narzekał, żeby naprawdę było źle i nic się nie dało zrobić. Zwykle, jeżeli komuś nie jestem w stanie polepszyć współpracę, no to i sposobów, w jaki osiąga się cele, no to po prostu się nie angażuje w takie projekty. Tak, nie ma sensu. Po prostu mówisz, że to nie jest ten moment, nie jest ten czas, a po prostu to nie jesteś tym człowiekiem, który... Nie moja dziedzina, dokładnie, tak. Ja nie jestem od wszystkiego, nie wymądzam się w sprawach, na których się nie znam po prostu. Okej. Okay. Dobra, to co? Dziękuję ci serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś jeszcze raz na żywo na kawie. Być może będziemy nad jakimś autem wisieć i sprawdzać, który tłok tłucze się w tym samochodzie. Kto wie? Jadę z młotkiem do siebie może. Ale ja nie płacę 500, okej? Okay? Kurde, no. Ale jesteś bystry, to dobrze. To mnie bardziej zachęca, żeby przyjechać. Wtedy będę mógł sprawdzić swoje umiejętności sprzedażowe. Zapraszam cię też na spotkania Biznes Cafe Klubu tutaj. Bo myślałem sobie, że też kiedyś właśnie na pewno dałbyś dużo wartości, będąc tutaj w naszym klubie, szczególnie, żeby wiesz co, właśnie... Powiem ci, przepraszam, że tak wejdę ci w słowo, ale chętnie coś możemy zorganizować. Aha. Już mamy temat do rozmowy. Dobrze, dobra. Marcin, tymczasem serdecznie jeszcze raz dziękuję ci za dzisiaj, za tą opowieść, za otwartość, dziękuję. Za szczerość, za te wszystkie historie i za wiedzę, którą mi ją przynam dałeś. Mamy o czym myśleć na pewno dzisiaj. Dzięki. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że się komuś przyda. Mam nadzieję, że rozmowa z Marcinem Majem była dla ciebie równie ekscytująca jak dla mnie. Wszystkie linki, o których wspomnieliśmy podczas tej rozmowy, znajdziesz w opisie tego odcinka na stronie businesscafe.uk/odcinek32. Ja bardzo cieszę się, że jesteś ze mną i że wysłuchujesz do samego końca właśnie tych odcinków, dlatego polecam ci, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, wejdź na Biznes Cafe UK i zostań subskrybentem na jednej z platform, na których publikuję ten podcast, na iTunes, na Spotify albo na YouTube. Tymczasem bardzo dziękuję ci jeszcze raz, że poświęciłeś czas na słuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce w następnym odcinku Biznes Cafe.